Dzień dobry. Dzisiaj chciałem Wam odpowiedzieć właściwie na pytanie, bo dzisiaj dostałem w komentarzu zapytanie. Jestem chłopakiem, młodym chłopakiem, mam 21 lat i chciałbym się wybrać do Kanady, ale nie mam tutaj nikogo znajomego, nikogo tutaj nie znam. Czy może mi Pan coś na ten temat powiedzieć? To właśnie chcę odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że to pytanie ciągle się powtarza w komentarzach i na message'u. Także chciałem to powiedzieć na ten temat, jak to wygląda. To nie jest tak, jak sobie młodzi ludzie w Polsce wyobrażają, że nie ma wizy do Kanady. Oczywiście można przyjechać. Oczywiście, że można przyjechać, tylko że może to być nieudany wypadek, także chciałbym o tym przestrzec. Także jadąc do Kanady, no nie można jechać, nie mając tutaj nikogo, tak w ciemno. Jedna sprawa. A druga sprawa, że to nie jest Europa. Tutaj pracy żadnej się nie znajdzie. Oczywiście, jeżeli nie ma się tej karty Social Insurance Number do pracy, która używana jest. Numer, tak jak w Polsce macie PESEL, tutaj jest Social Insurance Number. Każdy dostaje ten numer, jeżeli ma stały pobyt w Kanadzie albo dostał czasowe pozwolenie na pracę. Tak jak ostatnio ten mój znajomy, nie mój znajomy, to jest jeden z Was, który tutaj przyjechał na Working Holiday Visa. I tutaj pracuje, on tą kartę dostał, ale to jest tylko tymczasowo, może być na stałe, ale to jest tymczasowo. Także on w tej chwili pracuje przez kilka miesięcy, jest bardzo zadowolony, ale czy dostanie ten stały pobyt, czy będzie mógł tu zostać, to jest też duży znak zapytania. Chociaż znam też takich małżeństwo, młode małżeństwo z Polski, które pracuje w polskim sklepie. Już ponad 4 lata tu są na tej samej zasadzie, na Working Holiday Visa i mają nadzieję, że tutaj zostaną. Ostatnio urodziło im się tutaj dziecko, które jest już Kanadyjczykiem. To tyle. Dziękuję. A tutaj chcę Wam pokazać, jak policja goni ukradł złodzieja samochodu, który ukradł samochód. Po prostu go gonią, jak on jeździ. To jest dziennik, tutaj nasz dziennik z Vancouver. Zobaczcie, jak ten samochód, ten biały tutaj jeździ. Zobaczcie, lewy pas, prawy pas, na wszystkie strony jeździ, gdzie tylko możliwe. Aż strach. Chciałbym, żebyście to zobaczyli, jak on tutaj dokładnie jeździ. Strasznie to wyglądało.